Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym odcinku po raz pierwszy na moim kanale w serii Pokaż co potrafisz, zobaczcie tego TDK amerykańskiego w akcji, czyli T-78, szóstotierowy amerykański TDK. Do czego on jest podobny? Ciężko mi powiedzieć. Do Hellcata chyba nie za bardzo, choć nie, do Hellcata trochę jest podobny. Działo z Alfą 240, obrotowa wieża, chyba dobra mobilność, tak mi się wydaje. Zapewne pancerz niewielki, ale kierowca tego czołgu zaraz może nam powie więcej o tym czołgu, a jest nim Bartek 06096. Witaj serdecznie. Hej, hej, siemka. Mapa to jest Lakeville, jesteś w plutonie z nurkiem. Kurde, kichać mi się chce. To momencik. W ostatniej bitwie, jak występowałem, była ta sama sytuacja. Też kichłeś? Stuwa, też kichłeś. O ja pieprze. A ty ostatnią bitwę pokazywałeś na Patonie, tak? Na Patonie pokazywałem, to bodajże była w Malinówka chyba. Tam już w trzech bitwach u ciebie byłem, pamiętam. Dobra. Jest to bitwa spotkaniowa. No i cóż, ruszyliście z wielką ekipą na miasto. Ty też ruszyłeś wraz ze swoim plutonowym. Czyli taki plan na tą spotkaniówkę, że raczej opanowanie miasta i obrzeży Kappa, nie? Tak, znaczy ogólnie to jest Terek, więc przypuszczam, że większość osób gdzieś tam kampiło z tyłu. Ale ja szczerze powiem, że nie kampię, bo to nie ma sensu, to trzeba atakować, żeby damage klepać, a nie gdzieś tam kampić w puszakach, więc postanowiliśmy ogólnie zaatakować miasto, przejąć miasto, mimo że ja jestem Tedekiem bez pancerza, tutaj kolega plutonowy medem bez pancerza i to są siódemki, to jednak chcieliśmy to miasto spuszować. W szczególności, że widzieliśmy, co się dzieje na jedynce dwójce, to wszystko tam, cała ta linia padła i można było powiedzieć, tutaj musiał pójść szybki push, żeby szybko to przejąć i ewentualnie się ustawić na tą linię 1-2, tak, i zobaczyć, co tam dalej się wydarzy. Dobra, co byś mógł powiedzieć na temat T-78, bo tak naprawdę nie jesteś pewien, skąd go masz. To nie jest drzewkowy TDK, to jest TDK Premium. Nie wiem, czy ktoś z widzów pamięta, w jaki sposób otrzymaliśmy tego TDK-a, czy po prostu kiedyś był możliwy do kupienia, czy trzeba było coś zrobić, żeby był do kupienia, albo no nie mam pojęcia. Jak byś ocenił ten czołg? Tak powiedziałem, czyli wiadomo, TDK z obrotową wieżą, no to można tym czołgiem grać podobnie jak medem. Mobilność dobra? Tak jak powiedziałeś, szczerze nie mam żadnego pojęcia skąd go mam, bo to była taka sytuacja, że ostatnio latałem dosyć dużo na dziesiątkach, dziewiątkach, nie szło mi na dziesiątkach, więc postanowiłem znaleźć coś niższego, tam szukałem ósemek, siódemek, szóstek ewentualnie i właśnie znalazłem ten czołg i nie miałem żadnego pojęcia skąd on jest, za co i czy w ogóle jest przyjemny i tak dalej, i tak dalej. No i co, i latam sobie tym czołgiem od jakichś od 3 dni. I co mogę o nim powiedzieć? Na pewno to jest mój typ, czyli przede wszystkim mobilność i fajne działo. Czyli jest mobilny, działko ma dosyć celne, szybko skupia, fajna pena na goldzie, na zwykłych też fajna pena, fajny damage na strzał, szybko strzela. No wiadomo, z wad, no to mało życia, nie diga nic. No i oczywiście z zalet, no to opuszczanie działa, tak? Także ogólnie wydaje mi się, że mogę polecić ten czołg, ale to dla lepszych osób, tak? Bo jeżeli ktoś jest mniej doświadczony, to on szybko może się wyjebać tym czołgiem, nie zadając kompletnie nic, więc tak to mniej więcej wygląda. Ale ogólnie mówię, czołg przyjemny, mimo że znalazłem go chyba 2 czy tam 3 dni temu, więc... Tak jest. Tutaj zostało ci tylko 10 HP, 40 TP cię klepło, no i w zasadzie no już można powiedzieć, byłeś przez wrogie pojazdy z celem do zniszczenia, no bo już prawie HP nie miałeś, widać było 40 TP, chciał cię upolować, na szczęście ty go upolowałeś, no i żyjesz dalej.
8 do 11, czyli zostały 4 czołgi na 7 wrogich pojazdów. No, sytuacja raczej przewaga w tej chwili wśród przeciwników. Tam strzelasz w stronę Super Hellcata. Tam blindowałem, bo widziałem, że on jest, ale no niestety nie siadło. A ta sytuacja sprzed bodajże 2 minut, kiedy dostałem strzał za full HP, można powiedzieć, od tego ISA 2, to była taka sytuacja, że plutonowy potrzebował tam pomocy z misją i mówię, przyjmę ten strzał za ciebie, ty sobie go dobijesz i siądzi do misji i niestety zginął, więc tej misji nie wykonał. Ale no ten strzał przyjąłem i przez to, że przyjąłem ten strzał, no to mówię, zostało mi 10 HP, no ale może dzięki temu właśnie ta bitwa siadła jak siadła i ogólnie no to jest, tak jak mówiłem, Tedek bez pancerza, więc powinno nim się tak delikatnie, no ale jednak jak widać, tutaj puszuję wszystko, pcham ile się da, atakuję te siódemki ciężkie i tak dalej, więc nie ma tam stania po krzakach i czekania. No i ładnie na gąseczce Tiger P, słaba naprawka, więc trzymasz go na kąsce. Szybkie przeładowanie jak na taką alfę, jak na szóste tiery, bardzo ładnie go tutaj załatwiłeś. Już ponad 4000 obrażeń, szóstotierowy czołg robiąc ponad 4000 obrażeń, myślę, że już jest to wynik bardzo dobry. No ale cóż, jest jeszcze trochę do ubicia i trzeba wygrać tą bitwę, żeby X był świetny. Więc teraz jedziesz w stronę tego Esterfała, nie? Tak, tak. No wcześniej w niego strzeliłem na ślepo. Przypuszczałem, że to może siąść, a jeżeli to siadło, to by był dla mnie na dwa strzały, więc mówię, ściągnę tego Polaczka, no niestety go ściągnęli. I później zajmę się tą fałką i tym Szwedem, no ale no co się stanie, to zobaczymy. Później będzie nieco pecha na koniec, no ale no niestety życie, nie? Tak jest, tak jest. Czyli cóż, dwa czołgi ciężkie zostały przy kapie. No i SRV oraz VK na środku. Tak szczerze mówiąc, te czołgi mogły ruszyć teraz drugą stroną, w stronę miasta. No bo ciężko im będzie teraz wyspotować te czołgi ciężkie, jeżeli są za budynkami. Tak, tak, no dokładnie. Tego się spodziewałem i ogólnie tutaj nasi kapowali bazę. To był plus i minus. Tak, no tutaj będzie duży pech. No zobaczymy. Oj! Tak, no ten strzał później no okaże się był kluczowy. No teraz wiadomo, weszło. No i by już go nie było, gdyby nie ten pierwszy strzał. No i mamy tu SRV-a, który widzicie i cię olewa. To tak, tak głupio wydaje trochę. Mi się, że on, tak, wydaje mi się, że on przede wszystkim chciał bazę zdekapować, bo zabicie mnie dużo by mu nie dało, ale chciał przede wszystkim zdekapować bazę, żeby ewentualnie była szansa na jakiś, nie wiem, wyciąg tej małpy na MC, no ale niestety no nie udało mu się zdekapować. A co do tego kapa, to jest właśnie plus i minus, bo dzięki temu, że nasi kapują, to oni wiadomo jechali na tego kapa. Ale i zdążysz, też, żeby. Zdążyłeś podpaliłem, tak. Ale skapowali. Skapowali. On się nie ugasił, tylko że skapowali. No. No cóż, szkoda. Szkoda, ponieważ byłby dodatkowy medal. Już nie chodzi o te 30 obrażeń, ale o specjalistę. Mamy wsparcie, mamy high caliber, no i mamy prawie 5500 obrażeń na szóstotierowym TD-ku. No cóż, myślę, że wynik bardzo dobry. Nie zerkałem, czy ktoś zrobił lepszy wynik obrażeń na tym czołgu. Nie wiem, czy sprawdzałeś. Tak, rzuciłem okiem i to jest najlepszy wynik na tym czołgu, w tym patchu, nie wiem jak poprzednich, bo nie patrzyłem, ale w tym patchu to jest najlepszy wynik. No i 2015 bazowego expa, również świetny wynik, zerkajmy na Nurka. Nurek, cóż, no też nie zagrał źle. Tak, kolega tutaj też występował u ciebie ostatnio. No właśnie Nurek, coś mi to mówi. Nurek... Szczerze nie pamiętam na czym dokładnie, ale pamiętam, że występował.
To pozdrawiamy Nurka 12. Tutaj grał FL10, czyli ten francuski Magic z wieżą Lighta, z magazynkiem. Tak ciekawie wygląda, taki Sherman, Shermano Light. No. Tak, no śmieszny, śmieszny ten czołg. Tak jest, śmieszny czołg. No i tak się prezentowała ta witwa. Oczywiście zarobek na plusie, mimo ogromnej ilości kredytów wydanych na goldowe pociski, to tak i tak jesteś na plusie, bo teraz w zasadzie ciężko chyba nie być na plusie, jak tak dodają ten bonus, to nie wiem, czy świąteczny bonus jeszcze jest? Jest, jest. No, no i z tym bonusem no nie da się wyjść na minus. Tak jest. Chociaż ja jestem dosyć dobry z matematyki i widzę na tym raporcie zarobek 80 tysięcy plus bonus 45 tysięcy, no to jest 125 tysięcy, a ty tu masz minus 132 tysiące za pociski, czyli 135 tysięcy, czyli powinno być minus 10 tysięcy, a zarobiłeś 44 tysiące, ale to po prostu... No ewidentnie jakieś układziki WG. Nie, ale tak na poważnie, to szczerze, może miałem bonus osobisty odpalony. Właśnie, może jeszcze miałeś jakiś... Nie jestem, także no, ewentualnie bonus osobisty i może go nie pokazało tutaj na... Tak jest, tak jest. Być może Wodry Place nie pokazuje tutaj wszystkich, można powiedzieć, bonusów. Dobra, no to jeszcze raz, jakbyście wiedzieli, co to za T78, skąd w ogóle zaistniał w grze World of Tanks, napiszcie w komentarzu. Ja bardzo, Bartku, dziękuję za pokazanie tej świetnej bitewki. No jeżeli ktoś go ma w garażu, to spokojnie możecie nim ciupać. Hellcatik kiedyś był świetny, teraz jest super Hellcat, ale on jest chyba na 7 tierze. Szczerze mówiąc, ja ostatnio nie wiem wszystkiego o grze World of Tanks, ale pamiętam, że Hellcat kiedyś był na 6 tierze, był świetnym pojazdem. Jeżeli ktoś uwielbiał grać Hellcatem, no to na pewno T78 również się mu spodoba. Bardzo dziękuję. No i nie wiem, może chciałbyś kogoś pozdrowić? No jasne, że tak. To na pewno mojego plutonowego. Nurka. Zgadza się, no. I do tego tam chłopaków z CSP, tam WDZ-a. Eskę Piechotę, Zbigniewa, Bemsola, no i tam pozostałych, Miśka tak samo. Pozdrawiamy Miśka. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.